Pytanie zadaje pan poseł Winnicki, koło Konfederacja. Robert Winnicki. Robert. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, powtórzmy jeszcze raz. Na wniosek pana prezydenta zebraliśmy się dzisiaj w trybie nadzwyczajnym po to, żeby wysłuchać informacji rządu o przygotowaniach do walki z koronawirusem. Nie usłyszeliśmy nic ze strony MSWiA, ze strony służb odpowiedzialnych. Nie usłyszeliśmy nic ze strony resortów gospodarczych. Nie usłyszeliśmy również nic na temat działań, jako pan prezydent odpowiedzialny, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa podejmuje w tym zakresie. Nie usłyszeliśmy nic o Radzie Gabinetowej, którą powinien zwołać. Nie było takich informacji, nawet głosu nie zabrał. Natomiast zafundowaliście państwo dzisiaj, wszyscy, PiS, a opozycja, która bała się temu przeciwstawić, Platforma, Lewica, która jeszcze rano wnioskowała o odrzucenie tego projektu, PSL, nie macie odwagi w ogóle, żeby powiedzieć im, że robią bezsensowną rzecz, która w żaden sposób nie pomoże w walce z koronawirusem, zamiast pracować nad tym uczciwie. Taka jest prawda.